Cześć wszystkim, znowu Pono 7, przeciąg Pillars of Eternity. Mogłeś powiedzieć coś, hi. Dobra. W każdym razie... tak, posyłamy zwiadowcę przodem. I szukamy, co jest w tej komnacie. Wygląda na całkiem sporą. Więc może coś się tu na nas czaić, zjawa. Okej. Okay. Pewnie ma przyjaciół z tyłu, więc... Zaprosimy ją tutaj do środka. Tak. Pywgry idą za nią. Dobra, zajmijmy pozycje obronne. Okej, chcemy chyba najpierw pozbyć się tego żuka adrowego najpierw. Więc otwórzmy ogień. Dobra. Cień, dobra, pywgry rzucają na nas zaklęcia. Więc możemy chcieć się tym zająć. Może spróbujmy rzucić na nią cuchnącą pieszczotę. Okej. Ty jesteś znieruchomiona, plaga robaków. Okej. Tu jest Eder, tu jest Paladyn, tak, trochę złą pozycję zajął. Ale dobra, możesz rzucić ogień na ten cień. Tak, to żuk kadrowy nas teraz pokara. Dobra. Rzuć to na zjawę. Dobra, to się nauczyliśmy już, że detonacja jednak nie jest fajna, jeżeli w pobliżu są nasi ludzie, więc po prostu użyjmy zwykłego krzyku. Okej. Nigmatyk, ty możesz coś jakoś się uleczyć? Chyba miałeś coś od leczenia. Przełamana wola. Nie, ty jeszcze rzucasz to. Okej. Okay. Weźmy po prostu drugi oddech. Okej. Okay. Strzelajmy może do tego żuka adrowego. On jest podatny na... Podatny na kłutę. Okej. Okay. Zjawy do nas strzelają. Zajmijmy się tym. Okej. Okay. Tak, ta plaga robaków chyba mocno poharatała matkę, ale przeżyła. Dobra. Co my tutaj mamy? Wygląda na to, że to będzie skrót z powrotem na powierzchnię. Albo coś jeszcze? Okej, ciekawe kryształy, ale nie ma nic opisowego do nich. Domyślam się, że nie są aż takie ważne. Okej, tutaj mamy więcej żuczków. Zajmijmy pozycję. I zaraz je zagrujemy. Okej, okay, ciach, cofę się. Dobra. Żuk kamienny. Tworzy ci ogień po prostu. Okej, okay. Poczekaj tutaj. Okej, okay, dobra, już zająłeś. Wszedłeś w... Zwarcie. Okej. Okay. Ty rzucaj swój krzyk. A, musisz podejść bliżej. Ty rzucisz im tam jakąś ładną kulę ognia. Bo ta kubka jest... zbyt urocza, żeby ich nie poczęstować. Okej. Okay. A ty rzucisz krzyk. Ładnie.
strzelajcie dalej. Okej. Chyba ta autopauza. Coś się nie udało? Przerwany atak, kamienny żuk. A nie, przerywa atak. Okej, jednak udało się jej rzucić, ale nie widziałem efektów. Dobra. Ty rzucaj te swoje uderzenia magii. Dobra, ładnie. Dobra, no to teraz po kolei. Ciach. I ciach. No i dobra. Coś tu jest? Nie wiem, przeszukajmy. Ukryte rzeczy. No na to, że nie. Co tu mamy? Znakomity miecz dwuręczny. Mam już lepsze. A raczej lepszy. Dobra, poza tym nic ukrytego. No na to, że nie. Dobra, to wszyscy. Zbieramy się na niższy poziom. Stan życia jeszcze jest całkiem ok. To może zaoszczędzimy zestaw obozowy. Odpoczniemy, jeżeli znajdziemy jakieś skróty na, z powrotem na powierzchnię. Wtedy będziemy mogli odpocząć. Póki co nie mamy potrzeby. Okej, zjawa. Szkoda, że cała masa zjaw się tutaj zaczyna pojawiać. Okej, dobra. Zajmijmy się nimi szybko. Okej. Pojawiał się coraz szybciej. Dobra. Się może zajmijcie nimi. Tak, rzuciły się tutaj na naszą drugą linię. Okej. Możemy im przywalić tym. Ty możesz tutaj podejść. Możesz im przywalić. Się to przyda. Tak denerwujące, że cały czas się teleportują. Okej. To za maszyste cięcie Edera większość skasowało. Okej, ty walcz dalej z nią. Walcz z nią. Okej. Dobra, to jest raz na odpoczynek, więc nie chcę tego użyć. Przywal jej grimoirem, to ją nauczy. Okej, nie zdążyłeś, spoko. Dobra, zmiana broni. Ty pomóż niezłomnemu. Tak, ty naładowałaś sporo skupienia. To wykorzystaj to. Okej, świetnie. A, to chyba była ta fala, co widzieliśmy. Z tego płaszcza. Okej, coś tutaj więcej? Nie. Dobra. Przestawmy się z powrotem na atak dystansowy. Świetnie. Okej, ten poziom nie wygląda na duży. Dobra, zwiadowca przodem. Zagruj ich. Przynajmniej na razie jego. Zobaczymy, czy... Tak, oczywiście ma koleżków. Ciach. Dobra.
problemu. Potrzebujesz właściwego klucza. Ok. No to poszukajmy klucza. Na to, że... Na tym poziomie spotykamy sporo pająków. Młody przędzacz. Ok. Zagruj go. Dobra. Chcę tworzyć ogień na tego. Ok. Dwóch padło, zanim zdążyłby dojść. Dobra. Teraz ich zagrujemy. 144 zadała? Nie, raczej nie. To mi się przewidziało, to raczej było tak 14 i coś jeszcze. Tak, 144 ona nie mogłaby zadać. Okej. Może otwórzcie ogień na tego wdownika. Okej. Możesz ty wyłączyć tą obrońcę na razie. Na razie tego nie potrzebujemy. Okej, co ty dostałeś? Tak, ja myślałem, że to już był... że otrzymał jakiś... jakąś chorobę. Czy coś, ten deseń. Czy truciznę. Okej. Spoko. Chociaż trochę... Chociaż sporo dostał obrażeń, paladyn. Dobra. Mimo wszystko wysyłajmy dalej zwiadowcę przodem. Okej, idzie jeden duży. Jak... To poczekamy, aż wejdzie zasięg naszych strzał. I ostrzelamy go. Okej. Ładnie. Teraz obszarówki na małe. Okej. Czekaj, aż tutaj podejdzie mały. Rzućmy na niego to. No i bardzo ładnie schodzą. Bez problemów. Okej. Ko Tiandra Tara. No, perły. Okej. Co tu mamy? Włókniste kawałki sieci lśnią się od wilgoci. Ciekawe dlaczego. Że dlatego, że tak głęboko jesteśmy? Po niezliczonych ofiarach zostały jedynie prastare i pokruszone kości. Okej, coś ukrytego, fajnie. Jest chyba klucz, którego szukaliśmy. Znakomita różdżka. Niszczyciel Aedrin. Okej, mistrzowska jakość. No to fajnie, obrażenia całkiem spoko, mistrzowska jakość. Trafienia krytyczne mogą spowodować ogłuszenie, krytyki mogą spowodować powalenie. Ale mnożnik trafienia krytycznego minus 0,3. Okej, moglibyśmy dać to matce. Chociaż pewnie ona nie ma... nie ma na to... zdolności. Ale ty, palady, nie używasz kurz? Tak. Przyznaj święta moc. 3 razy użycia przed odpoczynkiem. Może zostawmy. Ty masz zdolność od arbaletów. Ale... solidny arbalet nie jest tak dobry na pewno jak mistrzowska kusza, więc... trzymaj to. Raczej nie będziemy z tego korzystać. I spoko. Dobra. Nie ciebie chciałam. Ty. Szukaj, czy czegoś tutaj nie ma. Okej. Zestaw obozowy.
Którego na razie nie potrzebujemy i zejście niżej. Dobra, ale zanim sprawdzimy to zejście niżej, zobaczmy ten pokój. Okej, czy to są jakieś... Słyszałem jakieś odgłosy, jakieś krzyki. Okej, ty idziesz pierwsza. Tak, te upiory chyba tak krzyczały. Okej. Dobra, nasza pozycja jest dobra, więc możemy je zgarnąć. Cała masa tych upiorów. Dobra, myślę, że sobie rzucimy zbroję w takim razie na nie. Tak, one nas będą otaczać. Zbliżmy się. Okej. Pomyślimy o jakichś obszarówkach. Ładowanie łańcuchowe. Może rzućmy. Niewrażliwość na choroba, mdłość, ukolewienie na dużo rzeczy. Okej, dobra, rzućmy to wyładowanie łańcuchowe. Ty zacznij strzelać. Ładnie. Okej. Chyba nikogo poza upiorami to wyładowanie nie zraniło, więc jest spoko. Dobra. Ty już rzuciłeś? Tak, rzuciłeś swoją rzecz. To rzuć to coś, tylko może na tego upiora, bo ten ma więcej życia. Ty sobie pokrzyczysz. Okej, dobra, to była ta fala z krytyku. Okej, co to jest? Paraliż, tak? Na długo? No krótko. Poprzerywał nam rzeczy trochę, ale... Nie spowodował jakichś poważnych uszkodzeń. Okej, paladnik się rzuci również na niego. Wtedy oni wszyscy zyskują bonus do celności. Świetnie. Okej, chyba przerażają nas, co? Tak, przerażenie. No, jakieś czary chroniące przed tym, ale... Ale było się bez nich. Dobra. Co my tu mamy? Laska bladych cieni. Wyjątkowa jakość. Trafienie krytyczne mogą spowodować ogłuszenie. Przy trafieniu dezorientacja przez 5 sekund. Całkiem spoko. Ale już mamy na naszą wymarzoną broń dla maga, więc nie będziemy nawet tego brać pod uwagę. Okej? Jest coś ukrytego. 2 diamenty. Fajnie. Diamentów potrzebowałem do jakichś ulepszeń. Na mistrzowski czy na znakomity poziom, więc na pewno się przydadzą. Okej, to był poziom 10. Nie wiem, czy niżej schodzimy, tym one krótsze się będą robić. Może twórcom gry trochę zaczynało brakować czasu. Zobaczymy. Dobra, poziom 11. Dobra, ten również nie wygląda na zbyt duży. Okej, mamy zejście, powrót na górę, więc jak będzie nam brakować życia, to z tego skorzystamy. Przy okazji, nie wiem czy wiecie, ale generalnie długość, może nie tak, cała twierdza i podziemia pod twierdzą były dodatkowym celem na Kickstarterze. Więc ponieważ zebrało się dużo ludzi, którzy zafundowali tą grę, to po prostu cała twierdza, mechanika twierdzy została dodana właśnie jako dodatkowa rzecz. Okej, rzucimy sobie błogosławieństwo. Twórzmy ogień do nich. I właśnie, i potem zaczęli... dodatkowym celem było właśnie... Wow, dużo ich idzie. Zaraz ich coś tam rzucimy. Dodatkowym celem potem była podziemia pod tą twierdzą, a potem jeszcze dodatkowym celem była ilość tych podziemi pod twierdzą. W każdym razie właśnie za każde dodatkowe pieniądze dodawali
dodawali kolejne poziomy do tej twierdzy. No i w końcu zbierało się tyle pieniążków, że aż mamy 14 poziomów właśnie pod ziemi. Okej, rzuciłeś kulę ognia? Nie widzę, żebyś rzucił. Trochę za daleko rzuciłem. Dobra, ładnie. Chociaż to może nie wystarczyć. Okej. Dobra, rzucam jeszcze dalej. Okej, jeszcze jeden krzyk. Wow, co ci się stało? Dobra, użyj drugiego oddechu. One coś musiały na niego bardzo brzydkiego rzucić. Nie widzę innego rozwiązania. Okej. Jeszcze ostatnia obszarówka. No dobra, musimy się naładować na kolejny krzyk. Okej. Ładnie. Kolejny pada. Tego możemy podpalić. Jest wrażliwy na ogień. Okej, dobra. I teraz jeszcze te zarodniki musimy rozwalić. Okej, dobra. Paladyn się zdał zdominować. Dobra, mamy sporo energii, to popodpalajmy je wszystkie, one są wrażliwe na ogień. Dobra. Możemy przyciągnąć może jednego, spróbujmy. Okej. Eder się dał zdominować, ale to spoko. Możemy go odzdominować. Dobra. Teraz matka się zdominowała i niestety wypaliła do niezłomnego, ale spoko. Ty strzelasz? Dobrze. Rzućmy jeszcze może kolebo ognia. Okej. Paladyn będzie teraz chodził i wszystkich oddominowywał. Tak, teraz z powrotem Eder. Okej. Dał ci się go podpalić? Chyba nie. Spaczona matka, chybienie. Okej. To podpal może tego, zaraz go wykończymy. Okej, dobra, zmarnowałem energię. Dobra, teraz wszyscy na niego. Okej, udało się przynajmniej uniknąć zdominowania chociaż raz. Okej, dobra, paladyn zdominowany. Dobra, podpalmy może tego. Ty użyj może nekrotycznej lancy. Okej, rozpaczona matka przerywa atak bagienny. Okej, fajnie, czyli jest podpalony? Tak, jest podpalony. To jeszcze jego tego podpalmy, chociaż chyba nie zdążę. Okej, dobra. Zmień się na broń. Trochę denerwujące, że oni zmieniają broń za każdym razem, jak są zdominowani. Ale cóż. Okej, dobra. Jeszcze podpalmy go szybko i będzie na tyle z nim. Okej, dobra. Paladyn szybko. Niezłomnego napraw, zanim do kogoś wypali. Okej. Spoko. Co my tu mamy? Leszczyna gadoba, różdżka wyjątkowa. Okej, znakomita jakość, celność sprzymierzeńca tokującego ten sam cel, wstrząsający dotyk przy krytyku. Mech. To jeszcze ciekawego mamy? Chyba nie.
Dobra. Okej, coś znalazłem. Topaz, spoko. Chyba nam się przyda. Co tu są zwłoki? Duża mikstura regeneracji. I trochę krapu. Dobra, niedługo już możemy odpocząć. Już trochę nam zaczynają spadać hopeki. Ale jeszcze przynajmniej jedną poważną walkę wytrzymamy. Okej. Sprawdźmy może najpierw tą ścieżkę. Jak już nam się zaczną kończyć hapeki, to wycofamy się na górę. Okej. A tutaj mamy również zestaw. Gdyśmy potrzebowali. Okej, dobra, wycofajcie się wszyscy. Nie udała się trochę zasadzka. Okej. I pywgry tutaj są. Dobra, twórzcie ogień do tych pywgr. Okej. Możemy im czegoś łatwym przywalić? Morową chmurą możemy im przywalić. Okej, możemy ją zdezintegrować. Zróbmy tak. Nawet jeżeli ma coś ciekawego, to za bardzo mnie nie interesuje jej ekwipunek, więc chyba nie ma problemu. Okej, dobra, pioruny teraz nam będą przerywać. Okej, dobra, co poszło z tą dezintegracją? Draśnięcie. Okej, więc nie najlepiej zadziałała. Okej. Skupcie się na niej. Okej. Paladyna nam przyjęli. Mała zguba wiatru. Zajmij się nią. Okej, możesz jej przywalić magicznymi pociskami, możesz. Okej. Możesz ją przewrócić. Chyba powinno się to udać. Okej. Tylko paladyn został. Jemu również będziemy musieli mu wziąć ten talent, który daje odporność na dominację. Widzicie, bardzo by się przydał. Okej. Dobra. Co my tutaj mamy? Tak, tylko zestaw. Obozowy. Zjawa jakaś znowu nas atakuje. Czy co, wycofajcie się najpierw. Stawcie się porządnie. Teraz możecie atakować. Okej. Ty możesz strzelać bez problemu. Okej. Dobra, zjawy się również tutaj pojawiają. Okej, ładnie. Może zajmij się tą zjawą. Ała! Dobra. Dobra, to możesz się skradać. Wygląda to, że tu nic nie ma. Pojemnik swój znaczącego przywrócenia wytrzymałości. Okej. To pas. Mamy jakąś ścianę roślin. Ciekawe, czy coś ciekawego specjalnego z nią będzie się działo. Tak. Plątanina niebezpiecznych cierni i grubych pnączy rozciąga się pomiędzy ścianami jaskini, zasłaniając przejście. Ściana roślinności jest miejscami przerzedzona, dzięki czemu dostrzegasz znajdujące się po drugiej stronie komnaty. Wygląda na to, że trudno będzie przedostać się tam bez szwanku. Przejrzyj się wnętrzom.
Pnącza są gęste i splątane, że tworzą barierę niemalże nie do przebycia. Wiele ścierni jest wielkości twojej dłoni. Od czasu do czasu słyszysz delikatne trzaśnięcie, jakby w tym kłębowisku coś się lekko ruszało. Wytnij roślinność za pomocą broni. Z całej siły uderzasz w najbliższe pnącze, ale niewiele to daje, gdyż pnącza wydają się być naturalnie odporne. Możesz rąbać, uderzać i ciąć dowoli. Efekt jest minimalny. Wycięcie całej roślinności zajęłoby zdecydowanie zbyt wiele czasu. Okej, nie możecie ich podpalić? Dobra. Wygląda na to, że cokolwiek byśmy nie próbowali zrobić, będzie nas to boleć. Więc przejdź na drugą stronę. W chwili, gdy podejmujesz próbę przejścia, ściana zieleni już żywa. Bezlik skłębionych gałęzi i pędów zaczyna falować, a grube, kolczaste gałęzie się koło powietrza, próbując się dosięgnąć. Pomimo zachowania na wyższych śladów ostrożności, puń otrzymuje mocne uderzenie w głowę z jednego z pnączy. Rośliny zdają się cieszyć ze zwycięstwa i smagają jeszcze energiczniej. Gdy przechodzisz, haczykowate kolce szarpią cię i drapią, a pnącze smagają twoją skórę. Ostatnikami sił udaje ci się wyplątać spośród roślin. Niepewnym krokiem wchodzisz w przestrzeń za ścianą i poza ich zasięg. Okej, tylko tyle, żeby na drugą stronę przejść. Okej, dobra. Zdecydowanie nie było tego warte. Okej, ustawmy się. Mniej więcej. Okej. Dobra, przejęli Edera. Dobra, chyba, że byłoby się zająć nim najpierw, ale nie mamy zasięgu. Praty wal w niego. Może rzucić im tam morową chmurę. Okej. Albo trochę bliżej. Okej. Dobra, ty bierz broń. Zabierz się za tego czatownika. Fajnie. Przywalmy im jeszcze kolejną kulą ognia. Tak, ty nie masz zasięgu, żeby podpalić to coś, co? Okej, dobra. Zdominowało paladyna, szkoda. Tak, ty macie, że blokuje nam drogę. Okej, co możemy podpalić? Niewiele. Ale ciebie możemy zdezintegrować. Nie możemy, bo jeszcze nie mam energii. A możemy cię zdetonować. Może skupcie się na niej na razie. Okej, ty możesz jeszcze coś wywalić, co? Możesz zamęt na nich rzucić, chociaż nie wiem, czy się to uda. Na pewno jest to odporna na zamęt. Może niekoniecznie. Okej, ty też możesz coś rzucić od czasu do czasu. Korony. Oczyszczający ogień. Podaje ciągłe obrażenia do ognia, trwające 5 sekund. No okej, spróbuj. Nie masz zasięgu, okej. Korony dla wiernych. Percepcja plus 6, stanowczość plus 25, tek plus 6. O. Okej. Mniejsze stawiennictwo. Modlitwa przeciwko zdradzie. O! Czegoś takiego nam brakowało. Okej, ty podejdź tutaj. Ale odrzucił czar. Okej, dobra, zamęt rzucił, fajnie. Paladynie, rusz się trochę. Zrób miejsce Ederowi, świetnie. Okej, dobra. Modlitwa przeciwko zdradzie. Tego nam brakowało. Więc będę musiał zapamiętać, że mamy coś takiego teraz. Nieruchomienie, fajnie. Okej, więcej ich tu jest. Więc rzućmy im również rzućmy morową chmurę.
Tak, może sami chcemy się jeszcze wycofać. Tak, bo ta morowa chmura dalej tu jest aktywna. A im chcielibyśmy rzucić gdzieś tutaj. Okej, co mu jest? Zamęt przez 10 sekund. Czy możemy zdjąć jakoś zamęt? Paraliż i skamienienie. Rygiel śmierci, adoracja wiernych. Zamęt. Okej, świetnie, tego nam teraz brakuje. Dobra, ty rzucisz tą morową chmurę. Już musisz to podejść na chwilę. Okej, świetnie. Dobra. Dobra, ta morowa chmura już minęła. Możemy się tutaj ustawić jakoś. Dobra. Dejdźcie tutaj bliżej. Dobra. Ty może strzelaj do niego. Ty co chcesz wrzucić? Wyładowanie łańcuchowe? Mech. Kolejną kulę ognia. Czemu by nie? Ty? Możesz dezintegrować tego. Okej, ty się trochę cof... Podejdź bliżej. No, dobra, strzelaj do niego. Okej. Tam na razie nie chcemy podchodzić, bo jeszcze ta chmura jest aktywna. Okej, to ma dużą redukcję obrażeń. Zaraz się tym zajmiemy. Dobra. W takim razie ty strzelaj do niego. Ty możesz jeszcze jakieś zaklęcia rzucać. Okej. Tu możesz jakąś kolumnę wiary czy coś rzucić? Możesz. Ładnie. Dobra, zajmij się jeszcze tym leśnym czatownikiem. Dobra, to duże możemy podpalić. Okej. Skoczyła się chyba nam obrona na dominację. Ale im kończą się już punkty życia. Dobra, świetnie. Okej, awansowaliśmy. Fajnie. Dobra, w następnym odcinku schodzimy na poziom 12. Awansujemy dwóch członków drużyny. A tak, dobra. Ja otrzymałem tak ranę za to, że się przydzieraliśmy tutaj. Więc pójdziemy się również wyleczyć w międzyczasie. I cóż. I niedługo już wygląda na to, że skończymy z bezkresnymi ścieżkami. Więc oglądajcie następne odcinki, żeby zobaczyć, co jest na samym dole. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!